Cześć, nazywam się Maciej Miłaszewski. Jestem adminem w jednym z data center w Trójmieście. Chwilę jeszcze o mnie. Zajmuję się klikaniem w komputery od zawsze. I pracuję na stanowisku, można powiedzieć, to starszy administrator, pewnie dlatego, że jestem starszy. O czym dzisiaj będziemy rozmawiali? Tak jak zauważyliście, jest do Wekota administracja ciąg dalszy, czyli jak rozproszyć ruch. Jeżeli chodzi o do Wekoty i rozpraszanie ruchu już, że tak powiem, stawianie takich prostych serwerków pocztowych, nie wiem, czy ktoś ma jakieś, inaczej, pierwsze pytanie, czy ktoś, to ja będę teraz pytał, czy ktoś ma, pracuje z jakąś pocztą, gdzie jest ileś dziesiąt użytkowników, taką większą ilością poczty. O, to ile tak pi raz oko? 17 tysięcy, no okej. Okay. Setka. I ktoś jeszcze podniósł? Tak? A, 50. 150, no tak, że tak powiem, to nazwijmy to w pewnym momencie, może poza tymi 17 tysiącami, to są takie, że tak powiem, to jest mikroskala i serwery, gdzie wszystko stawiamy na jednej maszynie, załóżmy Postfixa, Amavisa, Spam Assassina, Despam, no obojętnie co, to już, że tak powiem, dawno odeszły do lamusa. Teraz dużo rzeczy się też dokeruje, ale przy większym ruchu niestety musimy zaprzęgnąć inne rozwiązania. Dlaczego się skupiłem tylko na Dovekocie, nie będę mówił o całej poczcie, bo, że tak powiem, temat Dovekota jest, że tak powiem, to jest kropla w morzu potrzeb dotyczący poczty i to jest w ogóle osobny dział. O Dovekocie można napisać tak naprawdę książki. Do czego to będziemy zastosować? Zastosujemy do poczt. Dobra, przejdziemy sobie dalej. Z punktu widzenia klienta, jeżeli tak jak tutaj kolega, jak masz na imię? Maciej, też Maciej. Kurczę, to Maciej, to już wygraliśmy wszystko. Z punktu widzenia klienta, jak stawiamy jakieś rozwiązania pocztowe dla mniejszych czy dla większych? Podstawowa rzecz, to ma działać, tak? Ma być szybkie, skalowalne, czyli brakuje nam zasobów, dołożymy kolejnego noda i działa. Elastyczność, chcemy coś dorobić, dołączyć, to co robimy? Dopisujemy to sobie, tak, czyli nowy feature wymyślamy. O, kto to jest? O, pytanie. Bardzo dobrze, wygrałeś toster. Czy z kimś wam się kojarzy może ta twarz? Tak, tak, to jest właśnie twórca Dovekota oraz Irsi, Finn, który pewnego dnia doszedł do wniosku, że Cyrus go irytuje, Sasaude go irytuje, więc doszedł do wniosku, że zrobi coś samemu i zrobi to lepiej. Jak widać, udało mu się. Chwila o Dovekocie. Jest to najczęściej używany system, tak można powiedzieć, system na świecie. Ten koleś to jest Timo Sirainen, Finn, 94. Jak myślicie, co znaczy ta cyferka? Rocznik? Nie. To jest ten, nie, to też nie jest wiek. Timo jest autorem 94% kodu do Dovekota. Czyli w tym momencie, jakby go teraz wpadły pod samochód, to świat leży. Dovekot jest cały czas jest rozwijany, jest modułowy, przez co jest szybki. Funkcjonalność. Jeżeli chcemy wymyślić funkcjonalność, możemy zawsze do Dovekota sobie ją dopisać, dorobić i będziemy zadowoleni. I przede wszystkim support. Założył firmę, gdzie jeżeli macie problem z Dovekotami i chcecie coś rozwiązać, zapłacić, on weźmie od was pieniążki i wam to zrobi. I pytanie, $10 000. Za co? Tak, to jest za znalezienie dziury, ale takiej, gdzie umożliwi podgląd innej skrzynki pocztowej. Płaci od razu. Do tej pory od 2002 albo 2003 roku nikomu się nie udało, więc świadczy o tym, że jest naprawdę
problem jest, znaczy problem, na pewno jest, że Dovecot jest rozwiązaniem już dorosłym. Co sam Tim o tym mówi? 72% w chwili obecnej Dovecotów, serwerów przekazujących pocztę i mapy POP3 na całym świecie. Przez ostatnie 9 miesięcy 500 tysięcy nowych instalacji. Nie wiem, skąd do końca ma takie dane, ale no jak sam pisze, to trzeba mu ufać. No i to już nie wiem, czemu to się znalazło. To jest bug w prezentacji mojej. O, to jest ściągnięte z 2016 roku z prezentacji Timo. Jak widać, nie wiem, czy tu widać, może zgasimy, będzie chyba lepiej jednak. Na filmie nie będzie widać. To na chwilę wyłączymy. O, tak, to tak na szybko. Dovecot 68%, Courier 17%, Exchange, tutaj Zimbra, Cyrus i Other 9%. Zimbra ma w swojej 0,9%. Nie wiem czemu, powinna mieć 0. Zapalę światło. OK. Dobra, przejdziemy do tak naprawdę od całego, że tak powiem, naszego dzisiejszego spotkania. Jakie mamy w ogóle metody klastrowania? To już nie trzeba patrzeć, czy to jest POP3, czy coś, prawda? Proste mamy active-active, active-passive, active-active, active. Pytanie, jakie jest najprostsze rozwiązanie dotyczące klastrowania dowolnej, powiedzmy, usługi? No, niech będzie usługa pocztowa. Słucham? Active, passive. No dobra. Coś bardziej prostszego. Active. Tylko active. Dokładnie. Czemu? Ponieważ najlepiej, to przykład poczty. Najlepiej, że tak powiem, balansowanie i backup round robin zrobić na jakim poziomie? DNS-ów, dokładnie. DNS-ów. Odpada nam wszystko. Padnie nam node, pach, poczta dojdzie. Dovecot. Dovecot Director Proxy i dodatkowy slave. Później o nim odpowiem. To jest właśnie ten active. Nazwałem to jako active, że Dovecot Proxy jest na każdym serwerze, nazwijmy to w skrócie MX-ie, który przetwarza pocztę, przerzuca dalej. Tak? Więc dlatego postawiłem na proxy. Jakie są inne jeszcze rozwiązania? Można się bawić jakieś tam korosynki, peacemakery, inne rzeczy, tylko po co? To ma być działać, to ma być szybkie, skalowalne i każdy ma być zadowolony z tego. Dobra, zabawę trzeba zacząć. Czyli co mamy do dyspozycji tak naprawdę? To będą blachy, blaszka jedna, blaszka druga. To są w skrócie, to robią nam jako MX-y. MX1, MX2. A to jest nasza mafia z tyłu z Dovecotami. To są zwykłe nody. Jak cokolwiek padnie z nodem, nam działa. No, teraz mi nie działa. O. Okej. Szybko przelecimy. Dobra. Na szybkości. To jest nasz schemat taki, jaki pokazałem wyżej. Tutaj mamy, nazwijmy to już MX, po którym jest Dovecot po IMAP-ie. To jest switch. To są nasze nody, node backupowy, storage, gdzie są montowane skrzynki użytkowników. Skalowalność. Jeżeli w naszym rozwiązaniu, które tam zaraz pokażę, chcemy dołożyć sobie kolejnego Dovecota maszyny, dokładamy ją bez restartów usług. Później to pokażę. Czemu node backupowy? Teoretycznie każdy z tych serwerów mógłby zastąpić poprzedni swój serwer, tak? Node backupowy polega na tym, znaczy jest po to, że w momencie, jeżeli padnie nam któraś z tych maszyn, a mamy duży ruch, niestety w większości firmach, w jakich się spotkałem, panuje coś takiego, że mamy te nasze nody, one działają, jest to H, AH. Jaka jest różnica między H? Ponieważ HA działa, a AH to AH nie działa. Taka to jest różnica. Dlaczego napisane właśnie AH?
Ponieważ w momencie, jeżeli my nie rozplanujemy sobie odpowiednio ruchu, to każdy z ten doweko, to owszem, zastąpi kolejnego, ale w momencie, jeżeli będzie jakakolwiek większa awaria, może się zdarzyć, że poczta będzie dochodziła z opóźnieniem, te maszyny nie będą wyrabiać. Słucham? Tutaj baza użytkowników jest w LDAP-ie, to jest takie schematyczne, to tutaj tego nie ma. To jest na wysokości tylko rozdzielania ruchu dotyczących samego dowekotów, czy LDAP-y, postfix, amawis, tego typu, to nie jest tutaj w ogóle uwzględnione. Problemy, jakie przeważnie dotykają ludzi w większych firmach, mniejszych, ja pracuję jako właśnie w firmie hostingowej, gdzie do nas przeważnie piszą ludzie, jacyś tam technicy, w momencie, kiedy do nich dojdzie poczta, znaczy od użytkowników, albo koleś do niego podejdzie i powie, mamy problem z pocztą, bo nie działa, tak? Ale z założenia ludzie są leniwi. W każdej firmie są leniwi ludzie, leniwi są pracownicy. Leniwy pracownik, jeżeli nie może wysłać poczty z jakiegoś powodu, on poczeka. Nie idzie od razu, bo to nie jest w jego interesie. Dopiero jak ileś czasu jego irytacja osiągnie, powiedzmy, zenit, wtedy zgłosi to osobie technicznej. Osoba techniczna dopiero zgłosi to na helpdesk. Helpdesk wrzuca to do nas. To załóżmy do firmy hostingowej. Zanim, że tak powiem, zostanie to eskalowane na pewien poziom, może to powodować dosyć duże problemy dla przestoju jakiejś takiej firmy, dla przestoju biznesu. Jak możemy temu tak naprawdę przeciwdziałać? Nie możemy zbytnio, poza dodawaniem kolejnej maszyny. To jest maszyna, która teoretycznie, to ten not backupowy, jego tutaj nie ma, nazwijmy to jest ta maszyna, która ona będzie tylko i wyłącznie uruchamiana w momencie, jeżeli któryś z tych dowekotów będzie miał problemy. Dodatkowo, ta maszyna powoduje nam to, że będziemy mogli przerzucić część użytkowników, upierdliwych użytkowników. O, teraz to jest ten lepszy slajd. O, teraz nie wiem, czy nie będzie widać. Widać chyba nie? Widać. Ogólnie cała magia jest banalnie prosta. Mamy zainstalowanego naszego dowekota. Załóżmy, ja używam Debiana, więc apt-get install dowekot. I tak naprawdę na proxy musimy dodać ten kawałek kodu. Oczywiście zakładając, że wszystko działa, to, że tak powiem, chodzi mi o samo skonfigurowanie proxy. Musimy dodać dwie nasze maszyny z dowekotami. To będą... Tutaj widać, to są te maszyny, które ze sobą będą gadać. One będą ze sobą gadać i wymieniać informacje, jaki użytkownik jest na jakim nodzie. Jeżeli ta maszyna mi padnie, tak, MX automagicznie zacznie działać, wiadomo, to ten wie, że użytkownik Jacek zawsze trafia do tego noda. Dodatkowo tak, jakie jest uwierzytelnianie? Za pomocą hasła. One się, nody, w nodach dajemy trusted networks dotyczące poszczególnych tych nodów, czyli tamtych maszyn na samym początku, jakieś uwierzytelnianie hasłem, żeby one wiedziały, że to są nody. Hasło, to nie jest moje hasło, ale tak, to są gwiazdki. I dodatkowo na co dajemy allow, co zezwalamy, quota, get quota, recall, czyli te wszystkie rzeczy, które końcówka sama noda może wykonywać. Jak to wygląda w praktyce? Jesteśmy na którymś z maszyn, nazwijmy to MX1, na którym jest zainstalowany dowekot jako proxy i sprawdzamy sobie status. Status pokazuje, że na jedynce mamy 6,5 tysiąca użytkowników, dwójka podobnie, trójka podobnie, czwórka. Na czwórce mam akurat samych zamulaczy. To są wagi 12, to znaczy, że jest najsłabsza waga, czyli najmniej ruchu idzie do nich. W momencie, jeżeli padnie mi któraś, tak jak mówiłem na samym początku, któraś z maszyn, MX1 albo MX2, MX2 albo MX1 ma dokładnie dostęp do tej listy, więc praktycznie mamy prostym sposobem, banalnie proste HA, bez żadnego udziału zewnętrznego oprogramowania. No można jeszcze to spiąć dodatkowo sobie Keep Alive, jakby ktoś chciał. Jak wygląda z punktu widzenia pojedynczego użytkownika?
Mamy tego użytkownika Nathan, czyli mnie. Widzimy, że ja jestem zahaszowany na nodzie 23, expire. Tak, że jestem obecnie na tym, a byłem na tym. Dokładnie, co możemy zrobić z takim użytkownikiem? Możemy go w locie przerzucić na dowekota dwójkę, czy tam jakiegoś drugiego noda, czy tam czy zamulacza. Następnie możemy sobie sprawdzić, do kiedy Nathan tam może być. Możemy go na stałe wrzucić, więc możemy sobie zrobić taką jakby listę użytkowników i ta lista użytkowników będzie stale przyporządkowana do pojedynczego noda. Co nam daje? Że jak mamy tych upierdliwych użytkowników, zawsze mogą być w jakimś nodzie. I tyle. Czyli to może być teoretycznie najgorszy, najwolniejszy komputer. Do tego dojdziemy. Do tego dojdziemy, tak. Na każdym z nodów możemy sobie w dowolnym momencie sprawdzić, kto jest ID i ile ma połączeń. To akurat tutaj mam dwa z mojego laptopa, z maszyny tam z RoundCube'a i z jakiegoś tam drugiego klienta. O. Jak wygląda sama konfiguracja i statusy masterów? To są dwa mastery, które są na danym porcie. Informacja pokazuje, czy są zsynchronizowane. Tak, są zsynchronizowane. Jak jest awaria, mamy informację, że jest awaria. Tutaj padło takie pytanie dotyczące failovera, jak padnie jeden z nodów, tak? Tak, tak. To jeżeli jest na sztywno przypisany użytkownik, to niestety nie ma failovera, ale może być, jeżeli sobie ustawimy keep alive'a pomiędzy poszczególnymi nodami, zostanie przepięty adres IP, on do niego się wbije. Na przykład keep alive, można... No, O, teraz u mnie nie działa. Dobra, co nam tak naprawdę wszystko to daje? Kontrolowanie połączeń per user. Możemy ustawić, że dani użytkownicy mogą się łączyć pewną ilość razy. Załóżmy, ustawiamy pewny sobie limit i że ci użytkownicy będą się tylko łączyli do tego i do tego noda. Przełączenie usera dla poszczególnego noda, to tak jak mówiłem. Odciążenie noda. To jest dosyć ważna, fajna sprawa. Jeżeli mamy nasze środowisko z paroma nodami dowekotowymi, wszystko jest fajnie w warunkach idealnych. W momencie, jeżeli padnie, tak jak mówiłeś, jedna maszyna, to ruch automatycznie, jeżeli mamy keep alive'a, tak, przechodzi na następne maszyny. Czyli jak dowekoty, z tego co tak zauważyłem tutaj, ilość połączeń. Przy 10 użytkownikach, musicie wierzyć, że są naprawdę fajne maszyny, mają problemy z wyciekami pamięci. To jest akurat slajd ze starszą wersją, teraz nowsza wersja podobno ma to poprawione. Są problemy z wyciekaniem pamięci. Ogólnie działa to tak, że działa, o tak, że jak sprawdzimy, czy klient się połączy, tak się połączy, ale za piątym razem już ten klient będzie miał problem. Więc w momencie, jeżeli nie mamy wyskalowanej sobie odpowiednio naszego środowiska, to w momencie, jak padnie nam 23, czyli 6000 użytkowników, tak, 6000 użytkowników zostanie rozłożonych tutaj, pomiędzy dwa nody. Czyli tak naprawdę mamy blisko 9, tak dobrze mówię, 9-10 tysięcy, mamy problemy. Zanim, załóżmy, przywrócimy z backupu, to naprawimy, już zaczynają się telefony. Jak się zaczynają telefony, zaczyna się robić nerwowa atmosfera. Jak się zaczyna robić nerwowa atmosfera, no to wiadomo, że słabo działa, no nie, i ludzie są podminowani. Jeszcze dzwoni Bóg, że co trzeba zrobić? Co napisać klientowi? Więc w pewnym momencie albo rozmawiamy przez telefon, albo naprawiamy problem. Jeżeli mamy to zeskalowane na 4-5 maszyn, problem mamy z głowy. Wyłączenie, w chwili obecnej mam tych maszyn 6. W chwili, jeżeli wywalę sobie dowolna, szansa, że maszyna serwerowa, dwie maszyny serwerowe padną od tak w ciągu jednego dnia, w ciągu danego momentu, są praktycznie zerowe, chociaż się zdarzają. Tak? Tak, właśnie, dokładnie, ale ogólnie jest małe prawdopodobieństwo. Większe jest prawdopodobieństwo, jak mamy jednego i padnie, jest wtedy kwik, niż jak mamy tych 10. Minus jest taki, trzeba szefostwu, osobie wyżej, ładnie to wytłumaczyć.
Niestety marketingowcy, osoby, które są decyzyjne, jeżeli chodzi o finanse, oni takich rzeczy nie rozumieją. Mówisz, jak? Przecież maszyna może obciągnąć dwa razy tyle. No jak? Przecież to jest super zajebista maszyna. Tak, jest super rewelacyjna maszyna, ale jeżeli dostanie kopa z tych dwóch maszyn, to niestety problem poczty będzie bardzo na czerwono w żabiksie. Tak samo, nie wiem, czy zauważyliście, że przeważnie jak coś pada, to kiedy? W piątek wieczorem. Przy rozwiązaniu, jak mamy, że tak powiem, parę nodów, jak padnie, dwie maszyny ekstra padną, możemy spać dalej. Po co są tak naprawdę admini? Ja nie mówię, że sysopsy, tylko admini. Admini są po to, żeby pić kawę. Jeżeli admin pracuje, to znaczy, że coś naprawdę mocno strzeliło. Takie rozwiązanie daje nam to, że możemy sobie spać spokojnie. Tak, to było... No, to było... O, dobra. O, nie pojawiło się? O. Dobra. Migracja... Mamy testowanie pojedynczego noda. Jeżeli mamy jakąś nowy feature, wpięcie kolejnego noda do klastra, to jest na zasadzie postawienie go, dodanie adresu IP i wrzucenie go do klastra. Tutaj nie wiem, czy chyba będzie poprzednio informacja, jak dodać. No, chyba nie, albo później. No to slajd mi niestety jeden uciekł, więc musicie mi zaufać. Uf. Na czym polega dodanie noda? Jeżeli mamy działającą infrastrukturę, technicy nam złożyli maszynę, zainstalowaliśmy dokładnie taką samą, chociaż może być także inna wersja do Wekota. Dodanie jej do klastra nie powoduje żadnego restartu usługi. Po prostu ją dodajemy z pewną wagą, na przykład z wagą 1. W międzyczasie dodajemy swojego użytkownika testowego i już nikt inny się na niego nie wbije. Jeżeli mamy dział księgowości, znaczy dział księgowości nie, bok, bo z bokiem zawsze są problemy, to przerzucamy bok, bo jeżeli bok będzie miał problem, to od razu da nam znać, nie klient. Więc mamy przetestowane, że tak powiem, na produkcji działanie klastra. Tak jak mówiłem, możemy przenosić i sprawdzać użytkowników. Jeżeli mamy użytkownika, szefa, który dla niego przede wszystkim jest ważną rzeczą, sprawdzanie szybko poczty, przerzucamy go na stałe do grupy, załóżmy admin, gdzie ta poczta zawsze działa. Lista połączeń do noda z podziałem na IP i map POP3. Możemy równie dobrze rozłożyć oddzielne mieć maszynki dowykotowe, które są tylko do samego POP3 i tylko do IMAP. Rewelacyjna sprawa. Kto z was jeszcze używa POP3? Tak. Czemu? Żeby admin ich nie czytał. Tak samo ja oraz jest jeszcze z punktu widzenia firmy. Jaka jest zaleta serwera POP3? Słucham? Też, ale taka przyziemna. Serwery nie są z gumy, a chyba wszystkie klienty pocztowe za pierwszym razem, przynajmniej tak mają Outlooki, pobierają pocztę, usuwając serwera. Słucham? Potem nie ma na komórce, tak. Usuwają serwera, przez co? Mamy wolne miejsce na dyskach. Dobra, właśnie coś widzę, dobra. Dobra, mamy skalowalność. Dodawanie usunięcia noda bez restartu usługi. W dzisiejszych czasach restart usługi przy tysiącach set użytkowników to jest proszenie się naprawdę o kłopoty. Jeszcze miejmy nadzieję, że wstanie. Jeżeli są maszyny z długim uptime'em, nie są testowane, to jest jakieś prawdopodobieństwo, że przy restarcie coś nie wstanie. Tak? Więc dodawanie kolejnego noda nam to totalnie, że tak powiem, marginalizuje prawie do zera. Możemy bez informacji do użytkowników wygaszać im sesję, czyli mamy 100 tysięcy użytkowników, który się łączy do poczty, niech będzie 6 tysięcy na nodzie 4. Ustawiam w pewnym momencie, że dla noda 4 noda tam naszego, powiedzmy, super ekstra wypaśnego, który ma, może przyjąć 10 tysięcy użytkowników, ale chcemy zrobić update i dodać feature, ograniczamy ruch do 10 użytkowników, tamtym dajemy z maszyny kopa, jest taka komenda bardzo fajna, kick, ich wyrzucamy, użytkownicy nie wiedzą, jest
małe prawdopodobieństwo, że użytkownik się zorientuje, jeżeli klika w momencie wyślij i akurat jest na tym nodzie i go wtedy skilluje. Wtedy ma informację, że coś jest nie tak. Ponów. Użytkownicy ponawiają, ale nie dzwonią, bo gdyby problem występował wcześniej, wiadomo, by dawali znać. Zmiana wagi bez restartu usługi. Jeżeli mamy, tak jak mówiłem, naszego noda, który ma, załóżmy, 6000 użytkowników, a chcemy dodać do niego fajny feature. Fajny feature w postaci firewalla do poczty. Nie wiem, czy kojarzycie coś takiego jak firewall do poczty per IP? Czyli teraz, że tak powiem, to będzie jako feature pewnie w dużych firmach też się pojawi, że z powodu RODO i innych tego typu rzeczy firmy dokładnie nie wiedzą, o co chodzi, ale chcą to mieć. Chcą mieć dostęp do poczty tylko z określonych adresów IP, tylko załóżmy pracowniczych. Ja nie mówię o poczcie takiej, że tak powiem, korporacyjnej, jak ktoś ma firmę, bo to wiadomo, można sobie zrobić. Ja mówię z punktu widzenia firm hostingowych i firm, i ludzi, którzy bawią się w hosting, o tak. Co to powoduje? Że ustawiamy sobie pewien zakres adresów IP i tylko z tego adresu IP możemy się połączyć. Po POP3, po IMAP-ie, webmaila. Uruchomienie takiego feature'a z automatu na produkcji jest dosyć karkołomne i wątpię, że ktoś rozsądny od razu coś takiego wykona. Tutaj nam przychodzi właśnie pomoc z dovecota z nodami. Dodajemy sobie nowego dovecota, ustawiamy w autoryzacji, ponieważ dovecot ma własną implementację SSL-a, która jest o wiele bardziej, że tak powiem, gadatliwa i więcej rzeczy, bardziej elastyczna niż SSL Daemon Cyrusa, który jest mega szybki. Daje nam to możliwość, że jeżeli mamy na przykład w LDAP-ie adres IP danej podsieci, możemy od razu zadać zapytanie przy autoryzacji, że adres IP jest taki, użytkownik się zgadza, hasło się zgadza, wpuszczamy. W tym momencie możemy dla danego klienta wymusić, że firma na przykład A łączy się tylko do noda Secure RODO, może być taka nazwa, i mają tą całą, że tak powiem, nasz feature. Bez restartu, bez wiedzy innych użytkowników. Elastyczność, to już mówiłem, że dodawanie kolejnego noda to jest żaden problem i przede wszystkim szybkość. Statystycznie robiłem statystyki dla proxy. To będzie tak. Tak. Dla jednej maszyny sprawdzałem dzisiaj rano ilość połączeń do dovecota, do niego, po pełnej autoryzacji. Jak myślicie, jaki był ruch? W jakiej skali? Gdzie load był na poziomie, nie wiem, 2, czyli dosyć dużo. Około 10 baniek w ciągu 24 godzin. Przy tym rozwiązaniu każdy z tych nodów prawie się nudził. Znaczy ciężko mi jest teraz udowadniać, że potrzebuję 7 maszynę na testy, no nie, ale to zawsze można jakąś obejść. W momencie, jeżeli mamy jakiś atak DDoS, też zdarza się DDoS, mieliście właśnie jakieś problemy DDoS-owe po IMAP-ie i jak? Ciężko, właśnie. W tym momencie, jak to działa jako proxy, dołożenie kolejnego noda jako szybko do ringu jest banalnie proste. Po prostu nagle się przełącza ruch i przerzuca. Ty nawet nie wiesz, jako użytkownik, że jesteś przełączony. Skalowalność, skopiowanie takich maszyn, jeżeli oczywiście mamy dostęp, bo ja mówię, jeżeli zakładając, że mamy fizyczny dostęp do maszyn, tak, czyli że mamy maszyny, możemy je sobie dołożyć, wpiąć sobie w klastrze. W tym momencie, owszem, no nie ma stuprocentowej ochrony przed tam DDoS-em, tak, ale jeszcze przez chwilę tam, powiedzmy, przeżyjemy. Może niedługo, no, ale przeżyjemy. Na tyle, żeby ten ważne jakieś tam parę maili przyszło. Tak, to jest. Czyli tak podsumowując. Mamy w banalnie prostym i banalnie szybkim rozwiązaniu mamy tak, funkcjonalność, skalowalność, stabilność. Dovecot jest starym dzieckiem, od 2002 roku, czyli już parę lat ma.
i prostota działania. Kod do WCOTA jest naprawdę banalnie prosty, jest bardzo przejrzysty i przede wszystkim są bardzo fajne komentarze. Można też napisać do Timo maila, jak będzie miał chwilę, też odpowie i nie będzie chciał za to pieniędzy żadnych. O, jakim kosztem to wszystko? Wiedzy? Nie do końca. Szkoda, że nie mam kubka, bo byś dostał prezent ode mnie. Tak, jakim kosztem tak naprawdę to wszystko, te nody? Zadbanie o HA dla nodów. Niestety, proxy samo w sobie, można powiedzieć w skrócie, kolokwialnie, jest głupie. Jeżeli padnie nod, skończy się prąd, tak? On będzie dalej próbował przerzucać. Jeżeli jesteś zahaszowany na tym nodzie, się nie połączysz. Więc jedyne sensowne rozwiązanie to jest właśnie, niech będzie zwykły Keep Alive, to jest najprostsza rzecz. No można się bawić jakieś korosynki, peacemakery, inne rzeczy, żeby przerzucało, restartowało, haproxy można wrzucać, można, tylko po co? Można to zrobić za pomocą Keep Alive'a i nam to rozwiązuje wszystkie prawie problemy. Wszystkie, poza jeszcze jedną rzeczą, ale to nie wiem, czy będę miał czas, chyba nie będę miał czasu. O, mam czas jeszcze, czy nie? O, mam czas. Dobra, poza jedną rzeczą przy takim dużym rozwiązaniu. Problem przeliczania kłot użytkowników. Problem? O. Tak, przy pewnej ilości jest mega problem, dlatego przy pomocy przychodzi nam Redis, Redis, Sentinel, Redis i Quorum w Solrze. Czy macie jakieś pytania może? Słucham? Tak, wszystko jest po NFS-ie, jest na macierzach, z deduplikacją. Tak, mamy. Tak, jest, znaczy mamy. Jest macierz. Z takich... Tutaj Monika mi się zapyta, weź opisz jakiś fuck up, no nie, czy coś takiego. No, są możliwe fuck upy. Zaraz opiszę teoretycznie, jaki mógłby wystąpić. Czyli stawiamy sobie nowego noda, mamy naszego do WCOTA. Wersji niech będzie jakiejś takiej nie najnowszej, ale w starszej. Niech będzie załóżmy 2.2.21. Instalujemy sobie nowego do WCOTA. Wszystko działa. Mamy testowego użytkownika, wszystko działa, puszczamy na produkcję. No i wszystko działa. Przeważnie na produkcji, jak coś już później się testuje, to się wyłącza na weekend, no wiadomo. Przełącza się na starego do WCOTA i może się zdarzyć problem, że użytkownicy, którzy byli zahaszowani na nowym do WCOTA, dostali problem z cache'em, ponieważ stary do WCOT i nowszy do WCOT mają problemy z różną implementacją cache'u. I ci użytkownicy, którzy mają cache z nowego, nie są poprawnie obsługiwani przez stary i mają problemy. Więc takie rzeczy trzeba też brać pod uwagę. Niby małe, ale jednak znalezienie tego problemu jest czasem naprawdę problematyczne. Czy jakieś pytanie, bo tak chciałeś podnieść rękę? Chciałem zapytać o to HA dla samego proxy. Skoro ten IBAP proxy, czy ten DAVCAD proxy, on jest głupi, mówi, że on tam się nic nie dzieje, tak? On tylko przewala ten ruch. Tak. Czy możemy go wywalić na rzecz na przykład HAProxy? Tak, ale to jest otwieranie otwartych drzwi. Okay. Czemu? Czyli tylko ten DAVCAD proxy jest po prostu dedykowany do tego i może tak być. Tak, znaczy można wrzucić HAProxy, tylko... Po co? Jestem, że tak powiem, ja lubię proste rozwiązania. Okay. Dlaczego? Ponieważ te maszyny, jak będziecie stawiać sobie, jeżeli będziecie stawiać do WCOTA, przeważnie są używane na maszynach, które robią za serwer poczty odbierającej, tak? Czyli jak są serwer poczty odbierającej, czyli od razu serwer autoryzacji, tak? W momencie, jeżeli mamy z przodu ustawionego HAProxy, który nam do poszczególnych nodów wrzuca. Jak najbardziej, możemy to zrobić. Jak najbardziej, padnie nam jedna maszyna, wiadomo, backup przerzuci do drugiej. Tylko, że to są całkiem oddzielne instancje do WCOTów wtedy. Mhm.
To jest jedna po prostu z implementacji. Może być, można być z HProxy, tylko w tym momencie już nie musimy mieć HProxy jako proxy. No właśnie, bo pytam dlatego, że no częściej jednak ten load balancing i całe HA to się dba jednak dla jakichś webowych rzeczy. Tak. Czyli powiedzmy, mamy już ten klaster HA, powiedzmy składa się, nie wiem, z czterech nodów HProxy i jakby dwa są slave'ami, czyli na Keep Alive to działa, tak? Tak, i tam mamy HProxy, tam ma piry i sobie wyrzuca tablicami, żeby wiadomo, gdzie, tak, gdzie no było. Tak, i dla webów to działa. No i nagle zachciało nam się poczty, no to po co budować drugi klaster, jak możemy to opuścić tędy? I pytam, tak, czy to coś może, szkodzi, czy inaczej, czy szkodzi? To nic nie szkodzi, to będzie działać. To okay. Jest, tylko, że zaczynają się na przykład być problemy, że chcemy danego użytkownika przerzucić na kolejnego noda. Owszem, możemy to zrobić w HProxy ACL-kami. No tak, jest dużo zabawy. Rzeźba ręczna. To. I co trzeba zrobić z HProxy? Reload, ale tak, to nie, on nie zrywa połączeń. Tak, ale to jest szansa, że jak będzie błąd, będziesz poprawiał, komuś omsknie się ręka, dam restart, a co tam? Jest kwik. No, przy rozwiązaniu proxy to jest wszystko transparentne. Możesz dodawać użytkownika, wywalać użytkownika. Jedyny problem, jaki będzie, to załóżmy, jeżeli dodamy, spróbujemy dodać noda, którego nie ma. Mhm. On go nie doda, bo nie wie, co to jest. Okay. Możemy dodać nowego noda, inaczej, możemy dodać go z ławy z jakimś pojedynczym adresem IP, uruchomić go, ale przy reloadzie on nadal sobie sprawdzi konfigurację, więc jeżeli jesteś zhaszowany na tamtym dowekocie, nie masz poczty, nie działa. Okej, okay. To jeszcze jedno pytanko, jeżeli mogę. Czy ktoś jeszcze używa takiej poczty? Tak. Czy też stawianie tego w ogóle dla siebie samego, to inaczej, to też wydaje się overkillem. Inaczej, dla samego siebie to bym nie stawiał sobie klastrów do wekotów, bym postawił sobie jedną maszynę, drugą maszynę i spiął sobie H. To jakbym robił dla siebie. Dużo firm, wbrew pozorom, nie do końca ufa takim rozwiązaniom. Gmail, z punktu widzenia jakiejś super, hiper korporacji, ty jesteś osobą potencjalnie robiącą problemy, fajnie, żebyś zapłacił, ale jakiś problem, to sprawdzimy, czy ten problem można eskaluje się gdzieś dalej. Nie eskaluje się, to... No rozumiem, natomiast jeżeli jest problem, wiadomo, to zazwyczaj dotyczy całej infrastruktury, na przykład przy Gmailu, niż jednej pojedynczej domeny. Tak, ale... Ale rozumiem, o co tak, się chodzi, nie teraz będę tego nie, spoko, możemy dalej dyskutować, nie ma problemu, niedługo i tak pizza. Pytanie, ile razy pisałeś z jakimś pytaniem, featurem dotyczącym do Gmaila? Do Gmaila ani razu, bo zawsze działało, ale do Microsoftu pisałem setki razy i tak? Fakt, że czekałem miesiące na sensowną odpowiedź. Co? Jak... A, Google też. Więc jak najbardziej zgadzam się z tym, że pewnie napiszę do ciebie, to dostanę odpowiedź tego samego dnia, a nie po trzech miesiącach grając z trzema różnymi ludźmi z supportu w międzyczasie, więc no, tak. To na pewno jest ta różnica. Jeżeli chodzi o, mówiłeś o Microsoft. Tak, o Microsoftie, tam jest dramat, jeżeli o to chodzi. To powiedzmy, nie słyszałem tego pytania. To jest... Tak, bo to się nagrywa, żeby nie bluzgać. To nie chodzi o bluzgania, bo jak najbardziej wspiera Microsoft i wszystkie ich produkty. Tak, ale chodzi o to podejście z prostym, nie wiem, czy zauważyliście, ale podejście do wysyłek do Exchange'a. A, swoją drogą, Timo przerzucił się na Exchange'a, jest jednym z deweloperów tam w Open Exchange'u, więc dużo rzeczy tam jest ukradzionych z dowekota. Dodatkowo Apple. Apple korzystał z Cyrusa, od jakiegoś czasu ma własną implementację. Zgadnijcie czego? Pewnie DevKota. DevKota, tak. Ale to jest ichnia. I tak są w lesie, jeżeli chodzi o pocztę, więc... No to... Nie. Tak, są takie sytuacje na świecie, jak to powiedział król Julian. Wracając do tematu. Office'a. Office 365, korzystacie. Ludzie sobie przerzucają sobie pocztę, wszystko fajnie wygląda. Z punktu widzenia administracyjnego niestety to jest po części porażka. Czemu? Jeżeli mamy serwer, mamy dziesiątki klientów, niestety zawsze się zdarzy, że jakaś pani Hania ma problem z hasłem. Monice nie działa laptop na przykład, albo ktoś ma banalnie proste hasło, leci spam. Jak leci spam, trafi nam dany adres IP, teraz odbiegam trochę od tematu, trafia nam na RBL-a. Zmieniamy adres IP, blokujemy. Co robi Office 365 Exchange? Blokuje twój adres IP, ponieważ według nich dla tego adresu IP, znaczy dla tej domeny, zmienił się adres IP na wysyłkę.
więc zaczyna limitować. Więc jak limituje, to ty masz problem z pocztą. Jak masz problem z pocztą, to gdzie piszesz? Piszesz do boku. Ja wiem, przeszedłem przez to wszystko tak, i dlatego to mówię w czasie przeszłym, bo to jest tak. Jest i był dramat, także... I to i będzie dramat i... Ale z Gmailem problemów takich nie miałem i to no, ciężko mi narzekać, a mam tego G Suite'a, prywatnie też używam i od, nie wiem, 7 lat już zero problemów. Tak, to znaczy rozwiązań jest naprawdę jest dziesiątki. Zwykły Kowalski tak naprawdę, on nie wie, o czym do niego rozmawiasz. Jasne. Kowalski chce mieć jedną rzecz. Thunderbirda, naciska F5, poczta jest, wysyła, poczty nie ma. To go interesuje. I przede wszystkim co? Gdzie jest taniej? Gdzie jest taniej dodatkowo jakaś obsługa? Dlatego firmy hostingowe różne, ich nadal, że tak powiem, wzrastają. Nie jest, że tak powiem, ilość użytkowników malejąca czy różne jest, nadal wzrastają, ponieważ jest większa świadomość posiadania takiej usługi jak poczta i wiedzą, że jeżeli poczta nie działa, to firma nie istnieje i ma przestój. Okej. Wybacz, że ci tak przerywam, ale jeszcze jedno pytanie po prostu mnie nurtuje. Czy sprzedajecie pocztę jako usługę, czy ona jest gratisem do hostingu? Nie umiem odpowiedzieć tobie na to pytanie. Okej, to pogadam później. Tak. To dziękuję bardzo. Jeszcze, czy ktoś ma jeszcze jakieś pytanie? To dzięki, tyle z mojej strony.